manko, witam w mojej kuchni. Gotując nie mogłem się powstrzymać przed sparodiowaniem Piotrka. Ten eksperyment polega na sprawdzeniu, jak bardzo tłuste mogą być frytki. Mam tutaj 484 g ziemniaków pokrojonych we frytki. A ta osobliwa konstrukcja na wadze pozwoliła mi dokonać tegoż właśnie pomiaru. Faga kuchenna powinna być płaska i mieć dużą powierzchnię, żeby wygodnie można było ważyć talerz. Tu mam olej, który zważę za chwilę, bo trzeba troszeczkę dolać. Waga pokazuje 526 gramów. W taki sam sposób zostanie on przeze mnie zważony po dokonaniu procesu frytkofikacji. Kiedy olej jest już rozgrzany, można to poznać po tym, że kiedy się do niego coś wkłada, to zaczyna bardzo skwierczeć. Umieszczam w nim wszystkie frytki, ale nie wszystkie naraz, żeby się nie posklejały. I żeby nie ochłodziły gwałtownie oleju, ciężko się to robi trzymając nagrywarkę. Normalnie używam do tego dwóch rąk i wspomagam się przyrządem służącym do wyławiania frytek. Ręcznik papierowy, jeden listek, waży 2 gramy, ale ta waga ma dokładność co do 1 grama, więc nie jest to dość wiarygodny pomiar, ale mam nadzieję, że wystarczy. Ta waga ma możliwość ważenia tak, jakby netto i brutto. Gdy włączę ją i dopiero potem położę szklankę, to dowiem się, ile waży szklanka. Natomiast, gdy położę szklankę i dopiero potem ją włączę, to pokażę zero. Dzięki temu mogę dokładnie zważyć to, co potem wrzucę do szklanki. Szklanka z talerzem i ręcznikami waży 723 gramy. Wiedząc to, potem obliczę, ile ważą frytki. Frytki są gotowe, więc czas je wyłowić. Nawiasem mówiąc, ta odmiana ziemniaków nie jest idealna na frytki. I jeszcze taka rada: jakby ktoś się zastanawiał nad kupieniem tego typu przyrządów do krojenia frytek, to uprzedzam, że raczej się do niczego nie nadają. Dlatego, że owszem, pokroją ziemniaki pod warunkiem, że te będą miały odpowiedni rozmiar, a po drugie, będą bardzo miękkie, a takie miękkie ziemniaki dość rzadko się trafiają. Kwestia jakiego są one gatunku. Bo przecież są najróżniejsze odmiany ziemniaków. Miększe, twardsze. Jedne się bardziej nadają na kopytki. Albo kopytka. Inne na gotowane. A odgrzewane na patelni są niesmaczne. Wracając. Ręczniki papierowe, którymi odsączyłem trochę frytki, wchłonęły jakieś 4 gramy oleju. Pamiętając o tym, że ręczniki ważyły 4 gramy, dokonuję prostego obliczenia. Talerz waży jakieś 535 gramów. Szklanka z talerzem i frytkami waży 992 gramy, a wcześniej zważyłem 723 gramy. Bez frytek co daje. dokładnie 269 gramów frytek z 484 gramów ziemniaków. Magia! Olej zważyłem dopiero jak wystyk, dlatego że odrobina wyobraźni pozwoliła mi stwierdzić, że to nie najlepszy pomysł. Jeśli bym rozlał gorący olej, to by się narobiło niezłego ambarasu. Niemniej jednak pomiar ten wskazuje, że ubyło zaledwie 26 gramów oleju, z czego co najmniej 4... Zostały wchłonięte przez ręcznik papierowy, na który odsączałem frytki, więc nie trafiły do mojego żołądka. Przez co wychodzi na to, że w tej porcji frytek było tylko 20 gramów oleju. A czemu frytki ważyły mniej niż ziemniaki na początku? Prosta sprawa, ziemniak zawiera dość dużo wody, która wyparowała w czasie smażenia. Jakie wnioski z tego eksperymentu wyciąga mój tęgi umysł? No cóż, wychodzi na to, że frytki są znacznie mniej tłuste niż przypuszczałem. Do czego wykorzystać tą wiedzę? No najchętniej to do zdobycia władzy nad światem, czego im wam życzę, na razie.